Stanisław biega z Centrum Zrównoważonego Transportu z Warszawy. Słyszysz nas? Dzień dobry. Słyszę. Super. Jesteśmy na antenie. Pytanie pierwsze. Tematem jest wykluczenie transportowe, wykluczenie komunikacyjne, o którym od kilku miesięcy jest dość głośno za sprawą tak zwanej piątki Kaczyńskiego, która zawiera reaktywację PKS-ów zlikwidowanych przez ostatnie 30 lat na potęgę. Jakbyś mógł powiedzieć, o co chodzi? Co to znaczy wykluczenie komunikacyjne? Bo wykluczenie cyfrowe to myślę, że słuchaczom się kojarzy, bo o tym jest od dawna w debacie podłączanie do internetu, komputery i tak dalej, ale wykluczenie transportowe, komunikacyjne, o co chodzi? Znaczy, chodzi o to, że ludzie, którzy żyją na podobnym nam niewykluczonym transportowo ludziom, nagle, żeby spełnić swoje minimalne potrzeby w zakresie, nie wiem, dostępu do nauki, kultury, nie wiem, dóbr powszechnych, służby zdrowia, muszą wydawać gigantyczny procent swoich dochodów, żeby móc się dostać, zresztą zwykle przy pomocy albo pożyczonego samochodu, albo pomocy innych ludzi, jak na przykład nie mam prawa jazdy, tylko dlatego, że mieszkają na terenach, gdzie transport publiczny jest niedostępny lub jest dostępny w takiej postaci, że nie można ani dojechać do pracy, ani podjąć nauki. Po prostu się nagle okazuje, że ci ludzie są gorsi od innych obywateli państwa polskiego tylko dlatego, że mieszkają w miasteczku, które liczy kilka tysięcy mieszkańców, bądź mieszkają we wsi, która nie jest położona przy drodze wojewódzkiej lub drodze krajowej. I ten problem faktycznie w Polsce pojawił się już dosyć dawno temu, zanim zaczęły upadać lokalne połączenia autobusowe, bo on się zaczął pojawiać w latach 90. wraz z likwidacją połączeń kolejowych. Wtedy dr Taylor wydał w ramach opracowań Polskiej Akademii Nauk opracowanie dotyczące wykluczenia transportowego obszarów, gdzie były linie kolejowe. I wtedy okazało się, że po likwidacji połączeń kolejowych, które miały być w teorii zastąpione przez połączenia autobusowe, po prostu ludzie mieszkający w tym terenie, a były to dosyć bogate badania socjologiczne, okazało się, że po prostu ci ludzie nie mogą żyć na dotychczasowym poziomie tylko dlatego, że zostały na przykład skasowane 4 pociągi jeżdżące dziennie. Ja rozumiem, że ci ludzie to na przykład również też studenci, tak? Tak, ja ostatnio byłem w programie Warszawskiej Rozgłośni Radiowej, gdzie była mowa o wykluczeniu transportowym i pierwszy telefon był telefonem studenta z Ostrołęki, czyli dawnego miasta wojewódzkiego, który nie ma jak dojechać na studia do Warszawy na godzinę 8 rano. Z Ostrołęki. Czyli problem wykluczenia transportowego obejmuje w Polsce bardzo różne obszary i wcale nie dotyczy obszarów, które są potencjalnie traktowane mieszkam w sołectwie, które liczy 50 mieszkańców i nie mam żadnego transportu. My mówimy także o obszarach, które dotyczą miast powiatowych, miast dawnych wojewódzkich, które nawet, czyli miast nawet na prawach powiatu, gdzie nie ma transportu umożliwiającego zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z kształceniem się człowieka czy z dostępem do pracy. Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że przez te 30 ostatnich lat tracili te połączenia również studenci Politechniki Łódzkiej, którzy dojeżdżali z miasteczek, ze wsi w województwie łódzkim do Łodzi na Politechnikę. Dokładnie tak, ponieważ nagle się okazuje, że w sytuacji, kiedy mamy dojazd na poziomie powyżej 60-70 km, to ten dojazd w sytuacji, który dotyczy mniejszych miejscowości, nie dawnych miast wojewódzkich, gdzie na przykład są w Łódzkim połączenia kolejowe ze Skierniewic czy Sieradza, ale na przykład już od strony mniejszych ośrodków, nagle się okazuje, że tacy ludzie po prostu przez to, że nie są w stanie dojechać na uczelnię, po prostu tą edukację kończą wcześniej
niż ich zdolności, ich wysiłek i chęć do nauki mogły to zapewnić. Ale jak to się stało, że ten temat no, jest teraz dopiero na wokandzie, jak już bardzo dużo tych połączeń zostało zlikwidowanych? Nikt się o to tego nie domagał, nie zabiegał o nie? Znaczy powiedzmy, jest pewna siła krytyczna i zazwyczaj jest tak w bardzo wielu obszarach naszego życia, że żebyśmy się zaczęli zajmować jakimś tematem, to musimy dojść do pewnego tak niskiego poziomu, że ten problem staje się krzykliwy i on nie dotyczy właśnie mieszkańca przysłowiowego sołectwa, ale on dotyczy właśnie mieszkańca już dużego miasta, który także nie może dojechać, żeby zaspokoić swoje potrzeby. To jest jakby naturalna kolej rzeczy, że czasami pewne procesy muszą przejść na taki etap niezadowolenia, żeby to się stało. No, ja przypomnę, że po ogłoszeniu Piątki Kaczyńskiego okazało się, że aż 70% respondentów, wśród których są różni zwolennicy różnych opcji politycznych, nagle okazało się, że jest aż tyle, takie poparcie dla przywracania tych połączeń. Mhm. Więc to pokazuje o tym, że ludzie generalnie mają poczucie tego, że z transportem publicznym w Polsce w tej chwili jest źle. Poza tym musimy pamiętać o tym, że o ile pierwszy etap likwidacji połączeń kolejowych, gdzie w Polsce kolejami pod koniec lat 80. podróżowało miliard ludzi, w tej chwili jest to około 300 milionów, a tak naprawdę poniżej, bo w Polsce się liczy podwójnie połączenia z przesiadką na przykład. W komunikacji autobusowej jeszcze w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej na początku tego wieku jeździło też około miliarda ludzi. W tej chwili te potoki są praktycznie dwie trzecie niższe. Mhm. Więc tak naprawdę mamy gigantyczny, bardzo krótki w czasie problem zmniejszenia się potoków. Oczywiście jest to związane w dużej części z tym, że ludzie przesiedli się do samochodów, ale jak się okazuje, bardzo często, jeśli chodzi na prowincję, jest to sytuacja wymuszona. To znaczy, że to, że w gospodarstwie domowym jest jeden samochód, nie zmienia postaci tego, że jeśli w domu jest na przykład pięciu domowników, to jeden samochód uniemożliwia zaspokojenie wszystkich potrzeb domowników. Jasne. Ponieważ nie da się dojechać do pracy na małżonki i męża, nie da się zapewnić dojazdu dwojga dzieci do różnych szkół, w tym o różnych porach na przykład. Jasne, ja jeszcze tylko przypomnę, bo ja pamiętam, jak zaczynaliśmy, jak prowadziliśmy tą audycję w drugiej połowie lat 90., to pamiętam, mówiliśmy o tym problemie i pamiętam, że również ty z Federacją Zielonych, z Zielonym Mazowszem i generalnie organizacje społeczne oddolne, głównie ekologiczne, sygnalizowały ten temat. Natomiast no, on faktycznie, tak jak powiedziałeś, musiał dotknąć dna, żebyśmy się obudzili w rzeczywistości innej politycznej. I powiedz, w tej chwili uczestniczyłeś kilka dni temu w komisji sejmowej, która zajmowała się ustawą, która ma wdrażać Piątkę Kaczyńskiego, czy tą powrót tych PKS-ów. Co się takiego zadziało przez ostatnie 2-3 miesiące? Miesiące do ogłoszenia tej piątki? Znaczy, to jest chyba jakby ewenement, jak przynajmniej w mojej praktyce ponad 20-kilkuletniej działalności społecznej, że w wyniku konsultacji społecznych głosy tych różnych organizacji, ale także podmiotów samorządowych zostały uwzględnione na etapie prac legislacyjnych. To znaczy, projekt ustawy, który się pojawił w marcu, który był fatalnym projektem, ponieważ praktycznie kompletnie był oderwany od sytuacji, to znaczy od tego, co ta ustawa ma zrobić, czyli że ona ma zapewnić reaktywację połączeń, których nie ma, zapewnić tak zwany lewar, ponieważ od kilkunastu lat, właśnie od 2010 roku samorządy są organizatorem przewozów na swoim terenie, czyli ta ustawa ma zapewnić lewar dofinansowania, żeby móc uruchomić takie pieniądze, zapewnić pewne środki finansowe. I nagle się okazało, że
w wyniku tych konsultacji bardzo złe zapisy, które się pojawiły w pierwszej wersji tej ustawy, zostały wyeliminowane. To znaczy po prostu ustawa, jakby ci, co czytali tą ustawę, ci, co czytali te uwagi, no wzięli pod uwagę dużą część wniosków, które pokazywał, bo w pierwszej ustawie na przykład obszary wykluczenia transportowego miały być dalej obszarami wykluczenia transportowego, mianowicie pierwsza wersja ustawy przewidywała, że można uruchomić, dofinansować tylko te przewozy, gdzie są plany transportowe, a plany transportowe nie są uchwalone w ponad połowie powiatów, tam gdzie wykluczenie komunikacyjne jest największe. Więc po prostu wychodziło na to, że ustawa zapewni środki, ale nie na przewozy, które są potrzebne najbardziej. No i to zostało poprawione. Także to jest chyba taka główny przykład pokazujący, że jednak głos organizacji społecznych, takich jak twoja, czy takich jak nasza, został wreszcie w jakiś sposób uwzględniony z korzyścią dla prawa stanowionowego. A co ciekawe, po tej komisji, w której uczestniczyłem, następnego dnia było głosowanie w Sejmie i było widać, że praktycznie wynik głosowania to było 378 posłów za tą ustawą, a tylko przeciwko było 20, co pokazuje jednak, że jakby argumenty, które się pojawiały, przekonały różne opcje polityczne do tego, żeby tą ustawę wesprzeć. No tak, to na pewno cieszy, że tyle lat walenia głową w mur przez organizacje społeczne, społeczników i tak dalej dało rezultat. Ja pamiętam, że tym tematem po prostu nie interesowali się zarówno politycy poszczególnych, niezależnie od barw partyjnych, również dziennikarze, którzy nadają ton, liderzy opinii, no bo wiadomo, że oni jeżdżą samochodami, kompletnie nie interesowali się też tym czołowi analitycy, eksperci, profesorowie na dużych uczelniach renomowanych. I takim tutaj akurat był takim światełkiem w tunelu kilka lat temu Szkoła Główna Handlowa i dr Wolański, on zaczął. Finał jest taki, jaki jest, jak opowiedziałeś, dobry. Teraz trzeba będzie patrzeć, rozumiem, władzy na ręce, jak to działa. Znaczy musimy pamiętać o tym, że ta ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów z tym transportem. Ona tak naprawdę nie jest jej zadaniem, ponieważ środki rządowe nie mogą iść na organizację przewozów, ponieważ rząd nie organizuje przewozów na poziomie lokalnym. Ale daje się dofinansowanie do wszystkich przewozów, które dotyczą nowych linii komunikacyjnych. Z tym, że za nową linię komunikacyjną możemy traktować też linię obecnie istniejącą, która na przykład zostanie wydłużona, czyli na przykład zostanie wydłużona do jakichś miejscowości, które w tej chwili te komunikacje są pozbawione. Ja przypomnę, że w 2017, to są już dane nieaktualne, bo tych sołectw jest w tej chwili więcej, było 26% sołectw bez jakiegokolwiek transportu publicznego. To są zatrważające sytuacje, bo często wychodzi na to, że takie przypadki, o których ja słyszałem kilkanaście lat temu, że osoby chodziły 2-3 kilometry na najbliższy przystanek autobusowy, to w tej chwili to czasami ten najbliższy przystanek już jest w promieniu 10 kilometrów. Więc dobrze. Dobrze. Ale musimy pamiętać, że skutki tej ustawy, ona jest na 10 lat, one tak naprawdę będą bardzo wolno docierały do świadomości publicznej. I to będzie pewnie tak, że będą jak zwykle liderzy, którzy będą szybciej korzystali z tych środków, a potem mieszkańcy będą mówili, a dlaczego te pieniądze, które są na przykład w sąsiednim powiecie, u nas w powiecie nie są wykorzystywane. Dobrze, dziękuję. Więc bardzo. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Stanisław Biega z Centrum Zrównoważonego Transportu. Za chwilę połączenie z kolejnym gościem, a teraz chwila muzyki.